Kamilu, wczoraj byłeś człowiekiem dnia, taka była nagroda, dzisiaj jesteś po prostu królem dnia. Powiedz mi, jaka jest różnica między tą radością z wczoraj i tą radością z dzisiaj? Wczorajsza radość była ogromna. Ja bardzo się cieszyłem, że stanąłem na podium koło samego Adama. Także to już było dla mnie wyróżnienie w takich zawodach jak Grand Prix. Natomiast dzisiejsza radość jest jeszcze większa, ponieważ te zawody wygrałem. No i cóż, tak to mogę skomentować, nic więcej, nic dodać, nic ująć. To opowiedz mi o twoich skokach. Mhm. Czy te skoki były w każdym calu takie, jakie powinny być, takie, jakie chciałeś, czy jeszcze można by było coś w nich poprawić? Znaczy, w moich odczuciach wynikało, że te skoki były bardzo dobre. Natomiast jak one wyglądały tak pod względem takim typowo trenerskim, to jeszcze później zanalizuję. Na pewno jest coś do poprawy. Zawsze, nigdy nie ma tak, żeby nie mogło być lepiej. Także myślę, że jeszcze trochę pracy przede mną, ale przede wszystkim dużo spokoju teraz jakby mi dały te zawody, takiej pewności siebie. Także jest okej, pozytywnie. Idziesz tego lata jak burza, 5 konkursów letniego Pucharu Kontynentalnego, 4 zwycięstwa, 1 drugie miejsce. Przyszedłeś sobie na letni Grand Prix, 2 pierwsze miejsce. Co się stało, że akurat tego lata? A jakoś tak. Co cię odblokowało? No bo do tej pory skakałeś lepiej, gorzej, miałeś świetne występy, miałeś występy dużo słabsze. Teraz twoja forma się ustabilizowała na tym wysokim poziomie. No, wiesz tak, dlaczego, czy nie? Jakoś tak, ożeniłem się, takie rzeczy. Nie, no i naprawdę trudno coś takiego skomentować. Taka po prostu sportowa forma przychodzi nie wiadomo skąd i nie wiadomo kiedy. Dlatego najważniejsze, kiedy ona już przyjdzie, zrobić wszystko i dawać siebie wszystko, żeby jak najdłużej ją utrzymać. Myślę, że w tej chwili utrzymuję ją dość długo, bo praktycznie od początku lata skaczę, jakby moje skoki prezentują się dość wysoko, na dość wysokim poziomie. I teraz jakby dla mnie największym takim wyzwaniem jest, żeby tą formę utrzymywać, a nawet jeszcze ją polepszać do zimy, ponieważ nie wiem, jaki poziom będą inni zawodnicy w zimie prezentować. Lecisz do Hakuby, to już wiadomo, tak. Wystąpisz w tych obu konkursach. Czy w finale letni Grand Prix również już wiesz, że wystąpisz? A tego jeszcze nie wiem. Nie wiem, jaki plan szkoleniowy ułożył sobie trener. Natomiast nie wiem, chyba na wygranie letniej Grand Prix nie ma szans, także ja nie będę się jakoś mocno skupiał, żeby za wszelką cenę startować w każdym konkursie. Natomiast sam start myślę, że da mi dużo, także zależy, jak trener ustali właśnie, ułoży cały plan i cykl. Letni Grand Prix może nie, ale jeszcze parę konkursów do wygrania zostało. No być może tak. Dobrze, dziękuję ci i jeszcze raz serdecznie gratuluję. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.